W nowo wybudowanym Domu Kultury w Kościelcu dobiegają końca wszelkie prace. Władze gminy spotkały się z wykonawcami, aby budowniczy zaprezentowali efekt swoich działań. Dzień dobry, Krzysztof Szurgo, przedsiębiorstwo KJS. Jesteśmy wykonawcami obiektu gminnego Domu Kultury w Kościelcu. Zbliżamy się do końca. Jesteśmy już po części budowlanej, wykonanej w 100%. Jesteśmy również po części elementów wykończeniowych. Zostały dosłownie elementy tylko instalacji niskiego prądu do zrobienia. Zostały też elementy wyposażenia, sprzęt komputerowy, meble, wszystkie urządzenia wentylacji, klimatyzacji, wszystkie ogrzewania, całe elementy są już zakończone. Jesteśmy prawie półtora miesiąca przed oddaniem obiektu zgodnie z terminem, więc mamy jakby ten zapas, duży bufor czasowy. Zamawiający będzie występował do służb Państwowej Straży Pożarnej, do sanepidu o uzyskanie stosownych decyzji do pozwolenia na użytkowanie tego obiektu, gdzie finalnym jest decyzja od Urzędu Starostwa Wkolskiego. Natomiast w zakresie realizacji wykonaliśmy to w sposób należyty, starannie. Uważamy, że obiekt jest potrzebny gminie Kościelec, panu wójtowi również do korzystania z niego. No cóż, cieszymy się bardzo, że mogliśmy to zakończyć w terminie umownym. Jest to niezwykle też fajna inicjatywa tutaj wójta, że będzie ten obiekt rzeczywiście do celów kulturalnych przeznaczony. Ta kultura jest jakby nam potrzebna w tym zgiełku, w tych całych sytuacjach związanych z życiem codziennym, więc bardzo nas to cieszy, że społeczność kościelecka będzie mogła z tego korzystać, myślę, że w 100%, więc życzymy powodzenia i cieszymy się z tego również. Dziękuję. Obiekt, czekają jeszcze konieczne odbiory, a uroczyste otwarcie Domu Kultury przewidziane jest na 22 września tego roku.